Ten to postać, która nie była jakoś szczególnie pokazywana w anime. Nie wyróżniała się aż tak bardzo, ale mimo to wiele osób ją lubi. W tym ja. A teraz zapraszam na 10 ciekawostek właśnie o niej. Imię Tenten dosłownie znaczy niebo. Może też to oznaczać po prostu 10 na 10, co odnosi się do jej idealnej celności. W jednym z wywiadów Kishimoto oświadczył, iż najbardziej z 11 Konohy, z dziewczyn, podobał mu się design Tenten. Tak jak reszta z drużyny Gaia, taki Tenten jest inspirowana kulturą chińską co do włosów, które wyglądają jak styl Jingnon. Co dziwne, jej hobby to wróżenie. Chciałaby ponownie walczyć z Temari, jednak chciałaby też stoczyć pojedynek z Sakurą. Tenten uwielbia prowadzić dochodzenia. Tenten i Neji posiadają tą samą muzykę jako ich motyw, jednakże Tenten ma ten motyw wolniejszy. Oryginalnie w mandze Tenten posiadała niebieski kostium. Później zostało to zmienione na różowe w anime, jak i w mandze. W Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 jest ona Joninem. W wiecznym Tsukuyomi tylko ona wiedziała, że coś jest nie tak i próbowała się wydostać ze snu. Mam nadzieję, że ciekawostki spodobały wam się. Dajcie znać w komentarzach, o kim zrobić kolejne, a postaram się kiedyś się za to wziąć i zrobić. Trzymajcie się, na razie, cześć!